Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. Bada bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. Bada bang bang. Come on, come on. Turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair. I wracamy, słuchajcie, po jedzeniu i po piciu do, ja to powiem do co, tu oczywiście za mną jeszcze jest przecena w Nexcie, ale ja do Nexta później idę, ale wpadam na pomysł, że ta cena, za którą, znaczy, którą trzeba dać za ten błyszczyk z Lancome, to jest naprawdę dobra cena i jeżeli by mi się udało dostać, słuchajcie, chociaż jeszcze jakiś jeden kolorek w tej cenie, to myślę, że byłoby naprawdę super. Cześć! Dobra, poczekajcie. Jesteś szybki. No, także ja po prostu jeszcze chcę zajść do Debenhamsa. Tak, biegnij. 3, 2, 1, start. Do Debenhamsa. Jeszcze raz. Rozepnij kurtkę. Na końcu i w lewo. Tam w lewo, z kosmetykami. Tam w lewo. Dobra, 3, 4. I wrócę. Teraz biegnie i każe, żeby liczyć, ile on dobiegnie do Debenhamsa. Dobra. A ja... idę, Oliwia gdzieś idzie w tle z walizeczką. Biegnie nawet, patrzcie, czekajcie, pokażę wam. Biegnie jak na lotnisku, jakby jej się spieszyło na samolot. Przeceny też są w New Looku. Czekajcie, rozepnę się, bo się zgrzałam. Ale właśnie bardzo chcę zobaczyć jeszcze z Lancome, po prostu jeszcze jeden kolorek tego błyszczyka do ust, bo naprawdę jest 16. Wow! Także 16 sekund dobieg po prostu. No, taki mega szybki. Dobra, ja zaś rozłączam, bo już tutaj nie można nagrywać w sklepie, a widzę ochronę naprzeciwko siebie, także nie mogę nic gadać. Chowam kamerkę i idę i pokażę wam, jaki kolorek jeszcze udało mi się dobrać. Plen na Oliwie. I hejo, hejo, mało nas będzie widać zapewne, bo jest dość ciemno. Ciemno będzie. O, teraz może jakiś przebłysk. Gdzie byliście? Znaczy inaczej, co sobie kupiliście? Kulę taką, co jak się dotyka, to takie... Nie, to ja sobie robią. Kupiłam. To ja, on sobie kupił. Ja sobie takiego malutkiego drona i taki bez mały kontrolera. Dron. Tak. To mały na dron. Na mnie dron. Pokaż. Tak robisz i, on... i potem on sam lata. I mamy to jest ciemno, mój. Jak nie powiem ten gdzie. Ten dron jest mój, a ja cię daję z kula. Czekajcie. No nie, no ciemno. Niestety nie będzie nas widać, także co? My będziemy się z wami żegnać. Nie wiem, czy jeszcze dogram coś w domku. Może inaczej, dogram wam w domu to, co kupiliśmy. Was tylko jedna. To pokazujecie? Nie, musimy najpierw. Z tobą być. Chodź za mną ten kawałek. Nie wiem, jakie światło tutaj jest, pewnie czulowe. O, chyba lepiej. My jesteśmy już w domku. Trochę pewnie wami może bujać. Czekajcie, poprawiam się. Patrz, nie ma ręka? Ale to nie wolno tak mocno. Kiedy na rękę położysz, no to działa. To tylko działa, jak rękę się kładzie? Tak. Chodź, pokaż. Sięgnie kabel. Stań z tą kulą, stań. Gracjan wam pokaże, bo ja wam będę pokazywać, co zakupiliśmy, więc Gracjan wam pokaże, po co jeszcze się wróciliśmy w sumie. Wróciliśmy się po jeszcze jeden błyszczyk i naciągnęli mnie na takie tasko. Pokaż. No pokaż tu, dobrze, jest, widać. Taka kula, ja wam pokażę, czekaj, pokaż moją. No, włączyli. Patrzcie. To potem wszystkie lasery idą do mami i do mnie. Patrz na palce, patrz! Wow, patrzcie na moją rękę. Skeleton może widzieć. Skeleton. X-ray. Ale i czujecie ciepło? To X-ray. Ale uważaj. X-ray ja sobie kupił. I co jeszcze sobie kupili? I kupili sobie takiego, takie coś i to niby coś się to z tym robi. To się coś tu robi i to sobie będzie latać. No, także dzieciaki biorą sobie te rzeczy i idą na górę, a ja... Ja jeszcze raz w zwolnionym tempie wam wszystko pokażę, co zostało dzisiaj przeze mnie zakupione, nabyte. I w ten sposób zakończymy dziś vlogmasa, vloga, nie wiem. Z tyłu wam włączyłam światełka, mam nadzieję, że wam się to spodoba. Ostatni raz wam pokażę i tu już nie będę opowiadać, bo już opowiadałam. Dlatego nie będę opowiadać, ale brakuje mi Oli... Dobra, już mi nie brakuje. Myślałam, że brakuje mi jednej siatki. Więc zakupiłam ten cudny... najbardziej cieszę. Taki zestaw z Too Faced, z kosmetyczką, z paletkami, trzy paletki w kosmetyczce. Ostatni raz pokażę.
Tak wygląda kosmetyczka już na żywo w domu. Piecałe rękę, tak, a kiedy tylko to? Jeden. Aha, palec. Bo to przez linie papilarne przechodzi. Te, które masz w łapkach. Dobra, pokazuję wam szybko. W tle oczywiście Jerzy Grunwald dla ciebie. Gwałce po prostu. No taki zamieczłek, że zawsze jak mi się coś podoba, to to leci potem jak szalone. Zobaczcie, ostatni raz. Tak wygląda. Tu jest ta karteczka. I trzy paletki już pokażę w takim naprawdę szybkim tempie. Czekajcie. Tak się jaram tymi paletkami. Dawno nie sprawiałam sobie żadnych paletek. Bardziej się wyzbywałam niż kupowałam sobie. A że dostałam wpłatę z YouTube'a, to stwierdziłam, że no jednak za coś to dostałam, więc sobie to na coś przeznaczę. I dzięki temu mam to, co mam. Trzy palecie przepięknych, neutralnych kolorów. Tak będzie lepiej? Nie będzie. Ale patrz! Nie będzie. No to ty sobie możesz to wziąć do pokoju. Zapalcie mnie, ja skończę vloga. Ale mi zrobił teraz. Rozregulował światłość. No, także taka jedna jest paletka, takich kolorków. Bardzo brązowe, takie neutralne. Potem mamy też coś w brązach, ale już z różem. Taka bardziej pod pinki i bardziej takie jaśniejsze, takie bardziej stonowane te kolory. I trzecia, taka wieczorowa i ewidentnie wieczorowa, bo już ma takie ciemniejsze kolorki, ale równie przepiękne. No, także takie trzy paleteczki były w tym zestawie. Myślę, że starczą mi na bardzo długo. I tak jak mówię, błyszczyk ten jeden. Poczekajcie, ściszę. Dobra, ściszę. A co jeszcze bierzecie? Zamykajcie drzwi, proszę. Pa. Poszli do góry. Także dwa błyszczyki. Dlaczego dwa? Ponieważ najpierw zakupiłam jeden i stwierdziłam, to był właśnie ten. To są te shakery, shaker juice. Ja już je dawno chciałam, ale naprawdę, uwierzcie mi, szkoda mi było 20 funtów na taki błyszczyk. Zwłaszcza, że to jest sprawa, którą ja bynajmniej tak mam, że ja co chwilę muszę doprawiać. Więc za 20 funtów to powinienem się to trzymać przynajmniej kilka godzin, a nie kurczę godzinkę czy dwie, a już jak jeszcze jecie i pijecie, to już w ogóle nic nie powiem. Więc wróciłam się po jeszcze Cloudy Candy, a ten jest Top Gum. Top Gum, tak wyglądają te błyszczyki, mega się jaram, mega się cieszę, no mi dużo do szczęścia nie trzeba, a jeszcze naprawdę korzystając z takich promocji po prostu to... To nic, tylko się cieszyć i tyle. Taki kolorek. No takie moje. No możecie same stwierdzić, że to są moje kolorki. Takie dwa różowe. Przepiękne. Przepiękne opakowanie. Super. Nie będę teraz smarować, ale ten jest identyczny, tylko że taki jaśniejszy. Ale słodki. Ten jest jakiś taki waniliowy, a tamtego nic nie czuć. I ten jest leciutko z brokatem. Ale żółte światło jest tutaj paskudne, więc i tak nic nie będzie widać. Także takie dwa... takie dwa błyszczyki są ze mną. Ja sobie tutaj z tej kosmetyczki powyciągam, właśnie tutaj to było włożone w taki sposób. I tu właśnie jeszcze mamy Better Than Sex. No nie sądzę, że jest coś lepszego, ale spoko. Ktoś wymyślił, to musiał mieć problem. Dobra, i wiecie co mnie zaskoczyło? Zaskoczyło mnie to, że... Aha, i jeszcze ten Troublemaker z Urban Decay, także też mega się cieszę. Poczekajcie, bo ja nie wiem, co ja w ogóle potworzyłam tutaj. Miałam paletki włożyć. Wkładam palecie. Czekajcie. Teraz włożę te dwa błyszczyki, włożę też ten tusz. Teraz mi się tu wszystko zmieści. Co mnie zaskoczyło, że prosząc o próbki, naprawdę jedna pani no troszeczkę pożałowała, bo dostałam w sumie też nie mało, ale też nie dużo, jak na przykład wydanie 50 funtów, to wcale nie jest dużo. Cztery takie próbki, czyli po dwie tego takiego produktu pod oczy, Night Repair, oraz takiego jakby trochę, to nie jest serum, to jest coś pod podkład, wygładzające i tak dalej, także będę próbować, więc to są te próbki. Ale zaskoczyła mnie pani, słuchajcie, która obdarowała mnie próbkami, gdy zakupywałam właśnie tą resztę rzeczy, czyli jeden ten błyszczyk i tą lampę i tego drona. Gdyż najpierw dostałam cztery, o takie dokładnie, cztery takie próbki. Jeden to jest w ogóle perfum, który będę chciała mieć. To jest Skandal. Ja już wam o nim mówiłam, że chciałam go mieć, ale on nie jest też tani, a bardziej w sumie wolałam tego Marka Jacobsa, dlatego ten jeszcze będzie w moich łapkach. Także Skandal od Jean-Paul Gaultier. Nie wiem, jak się czyta, także dostałam jedną. Potem dostałam Chloe.
Chloe, jakoś tak. Potem jeszcze były chyba te dwie, czyli Valentino od Valentino, sorry, Donna. Takie i trzecie też Jean Paul Gaultier i to jest po prostu ten chyba klasyk taki, tak, klasyk nawet, tak się nawet nazywa, ja je dawno temu już miałam, o Jezu, jeszcze w czasie chyba liceum, czekajcie, jeszcze raz włączę tę piosenkę. Okej, okay, także i tak dostałyśmy i jeszcze potem pani się zapytała, czy Olivia by nie chciała też próbki. Olivia mówi, a to tak, to może być. I pani dała jeszcze, jest jeszcze jeden skandal. Więc oczywiście co zrobiłam? Zamieniłam, jakże by było inaczej. Także dwa skandale są moje, jeszcze mam chyba jeden u góry, także mega się cieszę. Pewnie Oliwka i tak nie będzie lubiła tego Jean-Paul Gaultier, także zostaną pewnie jej te, czyli Chloe i Valentino, to też dla niej będzie za ostre. I ostatnia próbka to jest Angel Muller, krem do rąk, naprawdę, tutaj się dziwiłam co to jest, a to krem do rąk. Ja uwielbiam ten zapach i o tym zapachu nawet mam teraz właśnie dyfuzer i świeczuszkę, także... To jest zapach, który właśnie był w tym kalendarzu adwentowym dla Gosi pod choinkę. No, także to są moje wszystkie zakupy, więc generalnie bardzo kosmetycznie dzisiaj. I przyznam Wam szczerze, że na kosmetyczne liczyłam, ale nie liczyłam aż na takie perełki. Z tego cieszę się najbardziej. Z tego najbardziej, a jeżeli chodzi o tusz, to bardzo się cieszę z tego Urban Decay, że mogę go wypróbować właśnie w takiej miniaturce, że nie muszę po prostu wydawać 20 funtów, żeby po prostu go sprawdzić, bo musiałabym wydać te właśnie 19 czy 18, ja Wam pokazywałam na stoisku. A tutaj mam za 9 próbeczkę, taką miniaturkę, zresztą fajna opcja do torebki, także super. Na zbłyszczyków mega się cieszę, bo bardzo je kiedyś chciałam. No, warto było wyczekać. I to wszystko, i to są wszystkie moje zakupy. Słucham sobie Grunwalda dla Ciebie z okazji jeszcze raz mijającej już Wigilii i świąt, w sumie drugi dzień świąt u nas. Chciałabym złożyć Wam wszystkim naprawdę najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności, zdrowych, pogodnych, ale przede wszystkim z uśmiechem na twarzy, bez żadnych trosk, bez chorób, bez żadnych złości, złośliwości. No i oczywiście, jeżeli to jest w miarę możliwości, to rodzinnych świąt. Jeżeli nie, to pamiętajcie, że nie jesteście sami. Nie jesteście sami, że zawsze jest gdzieś obok Was ktoś, kto o Was myśli i pamięta. Zawsze jest chociażby jedna taka osoba, a jeżeli macie obok siebie jedną chociażby taką osobę, to nie ma powodu do smutku. No i co? I dlaczego chciałam Wam złożyć te życzenia? Dlatego, że nie ma live'a. Nie ma live'a, został usunięty, więc chciałabym jakby uwiecznić poprzez ten filmik właśnie te życzenia. Dziękowałam również na tym filmikowi Maćkowi i Krzyśkowi i podziękuję jeszcze raz. Co do Krzyśka, mam nadzieję, że uda nam się jakoś tam spotkać po przyjeździe Twoim z Polski. No i co? A Maćkowi bardzo dziękuję, że w ogóle mogłam go poznać i że pojawił się w bardzo nietypowym momencie w moim życiu. No i otworzył mi oczy na pewne sytuacje. Także tyle. I co? Jeszcze chciałam podziękować przede wszystkim za cały rok, za wsparcie, za pomoc Patrycji, to muszę powiedzieć, bo to w sumie było w live'ie, a zostało obcięte. Było dużo tematów poruszonych w live, których już tutaj nie poruszę, bo naprawdę już nie poruszę, kto był, kto oglądał, ten wie, ale przede wszystkim jeszcze chciałam złożyć życzenia panu Piotrowi i Patrycji. Także kochani, pamiętajcie, że ja o Was cały czas myślę i pamiętam, nawet jeżeli się nie odzywam, to jesteście w mojej głowie. Także no i co, będziemy się żegnać, myślę. Dzieci rozwalają już sufit, ja się właśnie już będę rozbierać, będę się chyba tutaj zaraz słoczować, będę oglądać sobie cienie, zrobię sobie albo herbatkę, albo kawę, w sumie jest godzina 18, myślę, że jakąś małą kawę bez kofeiny mogłabym sobie walnąć. Byłam jeszcze na poczcie, chciałam wysłać Monisi mojej przesyłkę, ale niestety poczta była zamknięta, więc dopiero będę mogła pójść jutro. I co? I zależy mi też na tym, żeby jednak tego vloga jeszcze dzisiaj dodać, dlatego się tak spieszę, chociaż wiem, że pewnie będzie on w dwóch częściach, bo dodam Wam po 15, po 20 minut, jeżeli mówię 40, to podzielę na dwa i drugi dodam jutro, czyli będzie jeden po drugim. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie, wszystkim życzę zdrowych, wesołych, pogodnych świąt. Trzymajcie się cieplutko, dziękuję, że ze mną jesteście, dziękuję za każdy gest, każdą kartkę, każdą pamięć. Misi 3006 w szczególności też dziękuję za to, że jesteś. Nie muszę nic więcej mówić, Ty będziesz wiedziała, co ja mam na myśli. Bardzo serdecznie Ci dziękuję, bo bardzo się cieszę, że dzięki YouTube'owi mogłam Cię poznać. Pozdrawiam Ole M.
kto mówiłam, pozdrawiam Beatkę z kanału The Beciak, pozdrawiam Ilonę Beauty by Me, pozdrawiam Kingę z The Pink Rook, pozdrawiam Agi z Irlandii, Dominika i Weronikę, ale to już też mówiłam. Wszystkich Was pozdrawiam. No i moje dziewczyny oczywiście, wszystkie, ale to już wymieniać nie będę, bo lista byłaby bardzo długa i pewnie byłaby to trzecia część tego vloga, albo vlogmasa, jak wolicie. Ja za chwilkę sobie tutaj przełączam jeszcze może, nie wiem, na jakieś... Może na jakieś świąteczne? Jeszcze nie wiem, ale może jakieś świąteczne. Jeszcze sobie w ostatnich takich chwilach zarzucę, albo nie. Body on me. Dawno nie słuchałam. O, Elton John się teraz nam wtrącił. No trudno, jakoś go zniesiemy. Dobra, także ja się z Wami żegnam, bardzo Wam dziękuję za to, że ze mną byliście przez cały rok. Każdej nowo przybyłej osobie dziękuję, że się odważyłyście też do mnie napisać. Bardzo dziękuję, że się mi zwierzacie, dziękuję, że mi ufacie, że darzycie mnie kredytem zaufania, co jest cholernie dla mnie bezcenne. No i pozdrawiam całą moją familię, mojej mamie życzę wszystkiego najlepszego, bo jutro ma urodziny, oczywiście 30. No i co? No i żegnam się z Wami. I Gosi jeszcze raz dziękuję za gościnę, jeżeli chodzi o Wigilię, bo mam teraz też okazję tego, żeby podziękować. Także Gosi i Krzyśkowi dziękuję za gościnę w Wigilię, że nie musiałam spędzać tego wyjątkowego wieczoru sama z dziećmi. Dziękuję bardzo, pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie, mojemu bratu i bratowi dziękuję jeszcze raz za prezent. I w ogóle za dużo musiała, za każdą kartkę dziękuję, które tutaj pięknie dekorują moją ścianę. No, to już ze mną zostanie. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam bardzo gorąco. Buziaki!